Dziękuję. No, mecz na pewno dzisiaj mógł się kibicom podobać. Zresztą no, odwdzięczyli się nam naprawdę solidnym dopingiem. Było naprawdę super, emocje były naprawdę na wysokim poziomie. No i co, udało się wygrać. Naprawdę dzisiaj cała drużyna grała zespołowo. Pokazaliśmy charakter i pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy. Mecze służą nam przygotowaniu się do playoffów i na pewno takie mecze solidnie budują atmosferę w szatni. Na pewno to był mój pierwszy wygrany mecz. Drugi, ale ten taki naprawdę, który daje radość i satysfakcję. Także cieszę się. Teraz jest na to przerwa, no to na pewno trenerzy będą to analizować, natomiast nam zawodnikom pozostaje po prostu rywalizować z każdym, jak równie zrobić. Każdy mecz jesteśmy gotowi, żeby zmierzyć się z rywalem. Z Katowicami też są takie straszne mecze na styku, ale podchodzimy do tych meczów naprawdę zdeterminowani, chcemy je wygrać. Wiemy, że na papierze Katowice są lepszą drużyną od nas, ale pokazujemy z meczu na mecz, że idzie nam coraz lepiej i że jesteśmy po prostu gotowi. Jeden z lepszych meczów w polskiej lidze. Wiadomo, mieliśmy dzisiaj okrojony skład, nie zagrali czołowi zawodnicy z naszej drużyny. Ale zagraliśmy dorosły hokej, jak na ten skład, co dzisiaj mieliśmy, naprawdę dorosły hokej. Zagraliśmy dobrze w defensywie, każdy sobie pomagał, byliśmy zdeterminowani. Pokazaliśmy charakter i było naprawdę w porządku. Na pewno ta drużyna ma potencjał i może wygrywać z silniejszymi drużynami na papierze. Trenujemy cały czas i cieszymy się z tego, że wygraliśmy dzisiejszy mecz. STS Sanok TV.